Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Xenonauts 2. W kontynuacji tej misji takiej z zestrzelonym UFO. No jak widać, właśnie, ty już jesteś ran... O kurde, Szeptuch prawie zginął. Dobra, możesz się wyleczyć, ty możesz go też wyleczyć, ale tak naprawdę mamy fajnie tutaj i snajpera położonego i tak dalej. Chyba, żeby jeszcze coś tu zrobić. Czy ty możesz rzucić jakimś granatem na przykład? Czy ktoś w ogóle może rzucić granatem? Bo ten, kurczę, to pole maskujące jest strasznie wkurzające. Patrzę, co kto ma. Nie macie tych ładunków niszczących, no bo za mało ich miałem. Bo te ładunki niszczące były o tyle fajne, że mógłbym też drzwi im tutaj no, ogarnąć. Jakie masz szanse? 50% na trafienie. Kurde, lepiej, wiesz co? Tylko mam nadzieję, że on nie strzeli teraz w ciebie ogniem reakcji. Może, kurczę, tak być. A ty już masz trochę mało punktów życia. Job, tam daleko nie dorzucisz. Wiesz co, chyba zrobimy... A ty masz jeszcze ładunek taki. Kurczę, jakby tutaj tak, to można by obydwóch próbować zdjąć, ale wydaje mi się, że naprawdę 40% będziesz w tego tutaj tą... A ty? Jakie masz szanse? 29%? A co ci tam, kurczę, tak zasłania? Jezu, murek ci zasłania. No stąd, no to 30 jesteś w stanie strzelić. A to ci z kolei samochód zasłania. Kurde, no granat bym chętnie rzucił. A ty jesteś poza zasięgiem. 60... 9 gdzieś tam było. Tu było 69% szans. Tylko sobie pod nogi nie rzuć. Bardzo fajnie. Trafiłeś, kurde, w dziesiątkę. To by było na tyle. Szkoda, że ty nie masz apteczki. Masz co prawda jeden granat, ale to nie jest optymalne. Czy ty jesteś w stanie tu podejść i zrobić coś takiego? Ryzykowne. Zwłaszcza, że ten drugi będzie chciał później tutaj wychodzić. Dobra, nie ma strzału reakcji. Teraz masz 73% szans. I ok. Jak się teraz wyleczysz, to ci zostanie 9 punktów. Wiesz co? 5 punktów stracisz, kurczę. No najlepiej byłoby ciebie tu skitrać, tylko że wtedy się nie wyleczysz, bo leczenie kosztuje 25 jednostek. No właśnie. A jak tu zostaniesz, to jak ten gość wyjdzie, to będzie do ciebie strzelał. Chociaż może, może nie będzie strzelał do ciebie, bo będzie miał inne cele. Okej, dobra. Kurde, nie, wolę stracić 5 jednostek niż ten. Niż życie. A teraz to musicie tu wbijać, niestety. Ty już tu nie będziesz miał strzału reakcji, no ale trudno. Ty będziesz miał strzału reakcji, ale ostatnio nie miałeś, kurczę. Jakbyś za daleko był, czy coś w tym stylu. Załóżmy, że będziesz miał tu ten strzał reakcji. Jak nie, no to troszkę lipa.
Ciebie, no to nie wiem, co tu zrobić. Ty najlepiej powinieneś tu biegać. Bo... Tak, przez okno zamiast przez drzwi, super. Ciebie musimy tutaj dać jak najbliżej. Ten gość i tak za róg chyba nie wyjdzie. Ty... Po tym rzucie granatem. Snajper. I ty masz, no... Ty masz 70 punktów, więc teoretycznie mógłbym ciebie tutaj dać. Co prawda oni tak łatwo trafiają jednak, ale będziesz miał strzał reakcji. Nie, zapomniałem ciebie tutaj, kurde, kucnąć. Shit. Dobra, na szczęście się bali, że tak powiem, podejść. Ale słyszałem jeszcze łeb, łeb, łeb. Więc... No dobra. To teraz... Ty w takim wypadku wbijasz tu z boku. Ty dasz radę tam podejść? Co? Podejdź tu. Wydaje mi się, że chyba będzie trzeba lepiej jednak... Ty już, kurczę, masz jakiś granat dymny, więc teoretycznie możesz tam rzucić. Templarysta, masz dużo punktów życia. Wydaje mi się, że lepiej jednak tutaj stanąć. Snajper, będziesz trzymał tą stronę, natomiast drugi snajper, kurczę, ciebie to najchętniej bym dał tu, szczerze mówiąc. Wyłaź z powrotem przez okno. Tutaj wolę jeszcze nie podchodzić. Ale zrobimy tak. Bo się wyjdzie ten kurde, latający. Dobra, mamy tyle strzałów reakcji, że jak cokolwiek wyjdzie, to myślę, że trafimy. Dobra, na razie się nic nie dzieje. Okej. Powoli, spokojnie, ludzie. Tak. Ty masz mało punktów, więc i opadamy tutaj. A wy, właśnie najchętniej bym was tak, trzymajcie się tutaj mniej więcej środka. Ciebie też mógłbym, ale ciebie się boję, że cokolwiek... Dobra, idź tam. Tu będziesz już za podwójnym jakby takim murkiem, więc jest szansa, że... A będzie jakby dodatkowa możliwość tutaj strzału. Snajper. Troszeczkę bliżej. Ty zostajesz tu, drugi snajper jest bliżej. Dobra. Wiem, że tu nie masz nic, okej. Okay. Szkoda, że nie masz już tej tarczy, no ale... O, tam się coś zamknęło. No dobra. Czas sprawdzić, jak to tu wygląda. Ojej, jest. ...71% szans. Kurde, czy ktoś jest w stanie tam walnąć jakimś granatem?
Kurczę, nie rozwaliło to tego. Nie, kurde, wszystkich przygwoździło. Fok. I wszyscy mają po 0 punktów. Jeszcze są ranni pewnie. No, ty jesteś ran... Wasabi, tak. Czy jednak to też zadaje obrażenia? Dobra, czy ty jesteś w stanie tu strzelać? Kurde, troszkę za daleko jesteś. Dobra, jak to zrobić? Trzeba było najpierw taki granat, kurde, ciskać do środka. Tylko nie wiem, czy to działa na te takie... Ja bym jeszcze te granaty zostawił. Wy musicie to wbijać ze środka, no już nie ma wyjścia. Tylko niestety tutaj żeśmy sobie rozwalili wszystko. A, ty już tutaj nie podejdziesz. Tutaj też, a, bo ty, co masz tak mało? A, bo aż ze... Wy też jesteście przygwożdżeni? O, że szkórka blaszka, no. Wiem, że jesteś ranny, ale kurczę. Dobra, ty to masz tak słabo z tym strzelaniem, więc snajpera idziesz tu. Kurde, i oni teraz przez dwie tury będą mieć takie osłabienie. I to jest problem, bo mają mniej punktów akcji, no właśnie. Dobra, dziurę zrobił w tym barierce. To nawet jest nie... Ojejku! Nie! No to właśnie, bo wy macie... Nie, 65-44 dobrze jest. Ty masz połowę. I ty masz połowę. Ty masz 64. Ty jesteś bardzo ranna? Bardzo. Więc w ogóle ciebie trzeba podleczyć. Czyli ty musisz przede wszystkim zmykać. Aż... Ile, że tak powiem, 30 punktów plus 33. Jesteś w stanie się tu wycofać? Czy ty jesteś w stanie podleczyć? Któryś? To zajmuje 25. Ty jesteś w stanie podleczyć. Czy ty jesteś w stanie tutaj... 36 zostanie ci punktów. Boję się też wywołać strzał reakcji tak od razu. A wy macie jakieś możliwości? 10%, no to tak bym powiedział. 44, jak ty stamtąd pójdziesz, to będzie 64. Snajper. Snajper nie ma tyle punktów ruchu. O Jezu, no właśnie, w złym momencie żeśmy wbili do środka. A snajper tam w ogóle, to w ogóle masz ile? 29 punktów ruchu, ja 24. Kurde. To wy jesteście praktycznie wyłączeni. Nie wiem, czy nie trzeba by się wycofać, szczerze mówiąc. Kurde, ty jak rzucisz ten granat... Nie, dobra, ty jak możesz rzucić ten granat. Ten wydaje mi się, że już nie będzie strzelał. Ogłusz go. Znaczy, przygwoźdź go. Ty wymykasz stąd. W ogóle możesz jeszcze spróbować strzelić. Trzydzieści pięć, 31 punktów.
Dobra. No wy tu niestety w niego nie traficie, bo on jest kurde skitrany tam. A czy ty jesteś jako snajper w stanie tam strzelić? 36, kurczę, tu. 47% szans, tylko ty, jak ty zejdziesz z drogi, to będziesz miała więcej szansy. 47% szans, ale później będziesz troszkę na widelcu, niestety. Więc to nie jest optymalne. Ty masz 32 punkty ruchu, więc ciebie bym stamtąd, no wiem, że możesz strzelać do niego, ale ja bym stamtąd was ewakuował. Na zasadzie takiej, że 52, 33, dobra. Wal w niego tym granatem. Teoretycznie, kurczę, jesteś w stanie go załatwić, ale praktycznie to ja nie jestem pewien. No kurde, jakbym rzucił ten drugi granat, ale tam będzie jeszcze... A Murzek jest, nie żyje, kurde, to może jest ostatni gość. Tylko 0 punktów ci zostanie, ale wydaje mi się, że go załatwisz. Wydaje mi się. Jeszcze ktoś jest. Ty się musisz tu troszkę przesunąć. 32 punkty. No dobra. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie zginie. Jeszcze przynajmniej jest jeden. A, jest tam gość. Dobra. Jest tam gość, czyli on tędy będzie pewnie próbował wychodzić. No dobra. Wy macie już pełne te punkty akcji? Macie pełne punkty akcji. To trzeba dobrze zaplanować i wysłać tylko tam tych, którzy są po prostu nieporanieni. Dobra, ty jesteś nieporaniony. Możesz podejść nawet i tutaj, bo jak gość tędy wyjdzie, czy tędy wyjdzie, to może będziesz miał szansę coś zrobić. Ty jesteś nieporaniony. Nie, jesteś poraniony. Ale masz granaty. Snajper może iść tu. Tylko masz 24 na... Dobra, jeden strzał. Makuta Zul. Masz full. Ty jesteś poraniona. Job. Job mógłby tutaj wbić, tylko że nie ma gdzie za bardzo. O, tamto jest bardzo ryzykowne. Ty się cofnij. Ty tu z tym pistoletem masz w sumie pełno życia, więc możesz iść tam. Może się do czegoś przydasz z tym granatem dymnym. Natomiast snajper, snajpera bym dał tutaj, bo tak, żeby mieć czysty strzał w te miejsca. No właśnie, bo tu będziesz miał lepszy strzał. Ty jesteś poraniona, to zostajesz tutaj. Dobra, cyk. Wiem, dobra. Pięknie. O, nie pięknie. Au! Pięknie. Załatwione. Ktoś jeszcze zerwał oczywiście strzała, ale... Ale pięknie się udało to zrobić. Taki ostrzał wnętrza UFO. Można to nazwać.
No ale pojawiają się już wrogowie tacy z tymi, z polem maskującym i tak dalej. Szeptuch 17 dni wyłączony. 5 wrogów wyeliminował. Szkarłatne serce to standardowo. Kontuzja 7 dni, rana. Deus Vault też jest wyeliminowany. No. A jak jest Janko Polo? Plus 1, plus 2 jednostki czasu. No dobra. Niech będzie. Wielki Raptor też 2 jednostki czasu. Wszyscy dostali, no prawie nie wszyscy. Wrak drona bojowego. Drony bojowe. Ciało zjawy. A, to są zjawy, kurczę. Uratowani miejscowi 1. 15 tych. Okej. Okay. Och, się, że tak powiem, kurczę, zdenerwowałem. Takie to było intensywne. Servitor to się nazywa. Promień autoleczący. O kurde. Ma wyposażenie pozwalające mu zapewnić pomoc medyczną innym siłom. Jeżeli jakakolwiek jednostka obcych w odległości maksymalnie 6 pól odniesie obrażenia i przetrwa, serwitor natychmiast wyleczy ją, przywracając punkty życia 50%. O kurde, wybuchowa śmierć. No właśnie, to widziałem. Robotyczny. Niewrażliwi na ogłuszenie i gazowe i efekty morale. Są wrażliwi na uszkodzenia elektromagnetyczne. No właśnie. Nie mamy takiej broni. Rozmiar mały, czyli minus 10% szans do trafienia. Okej. Okay. Celność. No i mają te takie coś, że ostrzeliwują, tak, że broń plazmowa. Długimi seriami. Nie mają dużej siły przebicia. Zadają relatywnie niewielkie obrażenia, ale jednak może, no właśnie, spawalniczy to jest narzędzie. Są to drony konserwacyjne, no właśnie. A zjawa ma pole maskujące. Minus 2 do celności za każde pole dzielące zjawę od atakującego. Czyli trzeba być bardzo blisko, żeby zlikwidować to. Duży refleks. No to można było zauważyć, że strzelają ten. Okej, okay, laser precyzyjny. Zostamy z braku przestrzeni magazynowej. O kurde, to magazyny musimy zrobić. No to musimy też sprzedać ciało zjawy. Jedno ciało zjawy możemy sprzedać. Pancerza nie. Pancerze w sumie obrońców to są te gorsze pancerze. Moglibyśmy sprzedać przynajmniej jeden. To w ogóle musimy zacząć sprzedawać. Broń magnetyczna obcych. To przecież tego mamy po prostu bardzo dużo. To nawet jakbyśmy to zbadali, możemy sprzedać przedmioty. Dobra, teraz powinno być ok, wydaje mi się. Dobra, czyli tak, produkujemy. Mamy nawet 299 tysięcy w tym momencie. Laser precyzyjny, laser ultrafioletowy, tak. Pistolet, przyspieszony karabin maszynowy, przyspieszona strzelba. Pytanie, czy nie lepiej te laserowe robić? Karabin laserowy powinniśmy może... Właśnie nie wiem, kurczę, czy te... Przyspieszony karabin maszynowy też możemy zrobić. Strzelba laserowa w ogóle. 3x30 czy termiczne. Można by coś takiego spróbować zamiast przyspieszonej strzelby. Chociaż nie wiem, czy akurat to są idealne, że tak powiem, bronie dla nas. No, można by też zrobić dla statku powietrznego. Ile to w ogóle? 350 tysięcy. Broń powietrzna, przyspieszone działo. Aha, tylko mamy przyspieszone działo. Strasznie drogie, kurde. Nie wiem, czy jednego pancerza protektora by nie zrobić jeszcze, szczerze mówiąc. No, ale... Wydaje mi się, że powinniśmy tak. W Oceanii... Ile kosztuje hangar? 100 tysięcy. To by nas było stać na hangar. Na przykład dać tutaj 2 hangary koło siebie. Tak, żeby zacząć coś tutaj budować. Natomiast w głównej bazie ja bym jeszcze przestrzeń magazynową dał. Bo mamy tylko jedną przestrzeń magazynową. Tutaj mamy... Czy centrum medyczne ma bonusy? Nie ma bonusów.
Więc tutaj możemy zrobić przestrzeń magazynową albo z tej strony. Magazyn 100 tysięcy. A centrum treningowe, którego żeśmy jeszcze nie zrobili, bo nas na to go nie stać. Też nie ma bonusów do... Baterii pocisków też nie mamy. Dobra, tu na razie możemy zrobić tak. Albo dobra, pyk. Tak, przestrzeń treningowa 0. No to też powinniśmy mieć, żeby trenować ludzi, ale kurczę, dużo to kosztuje. Chyba, że po prostu rzeczywiście nie będę tego kitrał wszystkiego, tylko sprzedam. Stopy nie, paralizator, alenium nie, broń magnetyczna obcych. No tego możemy, kurde, jeszcze z 10 sprzedać, tak naprawdę. Tylko to nam da tylko 40 tysięcy. Skaner obcych. 5 skanerów myślę, że wystarczy. Możemy spokojnie sprzedać. Dane czyścicieli to nie wiem, czy to można sprzedawać. Pojmanych nie. Ciało sektona 10 nam wystarczy, kurde. Spokojnie, żeby tutaj było. I to już mamy 211. Więc teoretycznie moglibyśmy albo... Znaczy, myśliwca nie zrobimy. Centrum treningowe. Może tutaj dajmy centrum treningowe. Na samym dole. Okej. Dobra. Bo to było konieczne, żeby takie rzeczy zrobić. Dobra. Co jeszcze? Nie chcę wydawać więcej kasy. Znaczy... Teoretycznie można by... Zastanawiam się, czy jak nie zrobimy tej bazy, bo pod koniec miesiąca, czy będziemy mieć jakieś kary. Można by tą misję zrobić, tylko trzeba by wysłać takich naprawdę mega ludzi. No i nie w tym odcinku oczywiście. Na razie troszkę dajmy do przodu. Zobaczmy, co się wydarzy. Nie wiem, czy bym jednak, kurde, nie zrekrutował. A ile mamy mieszkalnych tych? Po przestrzeni badawczej i inżynieryjnej mamy. Mieszkalnej mamy na full. No właśnie, mieszkania też trzeba by zrobić, kurde. To jest kolejna rzecz, którą musimy wybudować. Mamy laser i mamy... Dobra. Powoli budujecie wszystko. Zabójstwo dziennikarza. Dobra, mamy kolejny pistolet. Nawet nie wiem, czy więcej tych pistoletów nie powinniśmy zrobić. W ogóle żeśmy nie użyli ani razu tego. Zniknięcie rolników. No i teraz bym się tak zaczął zastanawiać, kurczę, nad tym. No nie w tym odcinku, co prawda. Myślę, że zrobimy sobie nawet krótszy ten odcinek. Może nawet będzie opublikowany on zaraz, czy blisko tego poprzedniego odcinka, żeby nie było takiej dużej przerwy. Więc myślę, że zakończmy na tym odcinku, a ja się jeszcze pozastanawiam właśnie, czy tutaj panika nie jest jakaś taka duża bardzo, znaczy nie wiem, no 37-31, ja się właśnie zastanowię nad tym, co dalej robić, czy spróbować jednak tą misję robić, bo teoretycznie jakbyśmy wzięli najlepszych ludzi, no i jeżeli będzie to mapa, która jest za każdym razem bardzo podobna z układem, no to mniej więcej wiadomo, gdzie iść i może się uda po prostu to zrobić, nie? Czy iść, szybko, myk, kurde, pozałatwiać pewne rzeczy i już. W ogóle pistolet laserowy, strzelba, karabin laserowy. Może na razie zostawmy tak, jak jest to wszystko. A jak z badaniami w ogóle? 2 godziny. To zobaczmy jeszcze, co z tymi laserami ciężkimi. Może jeszcze tak zobaczmy. Ciężkie uzbrojenie laserowe. Działko laserowe do pojazdów. Laserowy karabin automatyczny do pojazdów. Lanca laserowa i baterie. No właśnie. Pochodzenie obcych to jest 10 dni, więc na pewno nie zdążymy przed końcem miesiąca.
Powłoka UFO, lepsze pancerze, moc aleniowa, wydajniejsze źródła energii, regeneracja tkanek, nasze własne pomieszczenia, urządzenia medyczne. Kurczę, nie wiem, czy ja bym w tą powłokę UFO nie poszedł w tym momencie. Lepsze pancerze. Aha, mam jeszcze przesłuchanie mentarcha, zaraz. Może zróbmy to przesłuchanie mentarcha, bo to jest tylko 4 dni. Spróbujmy zrobić przesłuchanie tego gościa. I teraz, no właśnie, jeżeli chodzi o to, pistolet, strzelba, laser precyzyjny. Czy to jest karabin po prostu, snajperka? Ale nas na to nie stać, bo to kosztuje 50 tysięcy. Okej. Laserowy karabin maszynowy. To może ten przyspieszony karabin, tylko nie wiem, czy myśmy już nie zainwestowali troszkę w jego budowę. Chyba żeśmy zainwestowali troszkę w ten przyspieszony, więc ja bym go skończył mimo wszystko. No właśnie. Pancerze mamy, wyposażenie. Pojazdy. Działko laserowe do pojazdów. 150 tysięcy. No to pewnie też by trzeba było zrobić. Do statku powietrznego, broń powietrzna. No 250. Jaki to ma w tym momencie? Nie wiem, jakie to ma teraz zasięg. Przyspieszone działo. A zwykłe działo jaki ma zasięg? Obrażenia 5. Zasięg 3. Okej. Obrażenia 7, zasięg 3, a laserowa lanca, no. Obrażenia 15, zasięg 6, czyli troszkę mniejszy zasięg, bo ten ma 5, 7, nie, zasięg 3, to lanca ma, lanca jest warto zrobić, wydaje mi się. No to będziemy mieć co w następnym tym, w następnym miesiącu robić. Tak więc dzięki jeszcze raz za obejrzenie odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.